Nie liczę godzin, lat, dzień dobry, kartofelek! Dzisiaj, że się nagło blukła do porządku, działo chyba zaczynam trochę później, ale wam powiem, że od samego rana to jestem wkurwiona, bo telefon mi szwankuje się, muszę jakiś profesjonalny sprzęt kupić. Tylko, że technologia dla mnie to jest czarna magia. Ja mogę robić wszystko, ja mogę sprzątać, ja mogę budować, ja mogę robić wszystko. Oczywiście nie składać mebli, bo to mnie szlak jasny trafi, jestem typową babą, ale z tą technologią to mnie normalnie szlak jasny trafił. Dziewczynki, przedaję wam od tej pozytywnej energii z rana. Bierta, wiele chcecie, mam tego hołda. Za darmo do oddania. Bierta, ładujta się, tankujta się. Działche życie jest cudowne. I no, musicie walczyć. Bo życie to jest walka, życie to jest dżungla, rozumiesz? Nie ma rzeczy niemożliwych, uwierz w to. Działche, chciałam cię tylko szybko temat diety poruszyć. Bo wy, bo to zazwyczaj mamy słomiany zapał, 1-2 dni, a potem ciorta, wiecie czemu? Wy zapominacie, po co wyście zaczynały to robić. A teraz tak jest. Stoi na stacji lokomotywa, ciężka, ogromna i pot z niej spływa. A go dali, że lata nie będzie w tym roku. Tak na Facebooku pisało, ja miałam do lata tyle i tyle schudnąć, ale nie martw się, koleżanko, lata w tym roku nie będzie, więc schudnąć nie musisz. Gówno zaskoczyło, bo przylazło, co 34 stopnie dzisiaj znać. Zaś w nocy się z dupy leje, a co dopiero przez dzień się z dupy leje. I stoisz tak, obcierają się udziory i wszystko. Działki, ja pierwszy raz wczoraj poczułam, że mi się udziory nie obcierają, chociaż one i tak są koło siebie. Ale ja mogłam sobie shorty założyć. Moje pierwsze, że tak powiem, z dorosłego życia, pierwsze lato w shortach, pierwsze lato, dziocha, żadne żarcie tak nie smakuje, jak ja się teraz czuję, obiecz, jaką mam fajną bluzkę, i obojętnie, co ja teraz nie obleka, to ja wyglądam fajnie, a jak się komuś nie podoba, to mo pecha, mnie się podoba. No, słuchajcie, dziążki, wy musicie wiedzieć, po co wy to robicie. Wy musicie powiedzieć stop żarciu, stop energetycznym chwilom, stop alkoholowi, stop wykorzystywaniu w pracy, stop. Wy musicie być asertywne. Musicie się nauczyć mówić, co chcecie, a czego nie chcecie. Bo wiele z nas wy to macie w głowie, ale to nie wypada, żeby go urazić albo coś tam. Po co ci ktoś kurwa w domu taki jest potrzebny, żeby ci co chwila pierdolił, że nic nie robisz, siedzisz, zupa zasłoną. Po co ci ktoś taki? W robocie też się nie da, zrobiłaś swoje godziny, go do stop. Zrobiłam, ile potrafiłam. Więcej nie potrafię i więcej robić nie wyda. Szanuj się, kobieto. Nawet jak to będzie miało mieć konsekwencje i ktoś ci powie, że cię zwolni, to niestety ty nie zrobisz więcej niż norma ci nie pozwoli. Działcha, ty jesteś kurwa tylko człowiekiem. Ty musisz siebie i swoje potrzeby na pierwszym miejscu stawiać i nie chcieć się wszystkim w koło podobać, bo wtedy to wszystkich może w koło zadowolisz, a gdzie jesteś ty wtedy w tej całej bitwie, że tak powiem? Ty jesteś na samym szarym końcu. Dzieci w szkołach uczymy powiedzieć stop, stop przemocy, stop, stop, a my dorośli nie umiemy powiedzieć stop. Tego się musisz nauczyć. Musisz się nauczyć, musisz się postawić na pierwszym miejscu samolubnie. Stop, ja tego nie chcę. Stop, to jest moje życie. Ja zrobię to, co ja w tym uważam, w danym momencie. Zrobię coś, co robi mi dobrze. Więc dziołchy, musicie nad tym pracować. Teraz jest po prostu lato, teraz się robi pięknie. Pot się z dupy leje. Uwierzcie mi, nic tak dobrze nie smakuje to, jak ja się teraz czuję. A przez całe życie, że się czuła, że przez lato się z dupy leło, przyszło trochę cienia, a super, zajebiście mi się żyje i tak jestem szczęśliwa. A co ja się miałam wtedy godać? Wiele z nas tak się goda, że to jest nie tak tragicznie, ale uwierzcie mi, jeżeli twoje własne ciało nie jest ograniczeniem, nie ma nic piękniejszego. Teraz się zaczyna sezon na warzywa, na owoce i na pułapki, bo sezon grillowy się zaczyna. I wam powiem, że na grillu nie trzeba przytyć, można zjeść piękną cukinka z chudym mięskiem. Na grillu zdradliwy jest alkohol, bo u nas w Polsce jest tak, że nie ma grilla bez alkoholu. A jeżeli komuś powiesz, że nie pijesz, to cię spytają, czy chory, a normalnie alkoholizm jest chorobą, prawda? Powiesz, roz, nie chcę. Odmówisz, okej. Okay. Spytałem się drugi raz, bo będą się pytać, bo kurwa się będą pytać, no jak ty możesz nie pić? Wszyscy się zajebiście bawią, a ty nie pijesz, to znaczy, że zdupczysz całą imprezę. Gówno prawda. Ty musisz powiedzieć, nie piję, bo mam problem, bo nadużywam alkoholu, bo oni ci inaczej spokoju nie dają. Wymyślanie, że ty bierzesz antybiotyk, a potem na ten antybiotyk i tak za 2 godziny się coś napijesz, bo oni cię przegonają i stwierdzisz, że chcesz się bawić tak samo fajnie jak i oni. Bez alkoholu też się można bawić. Bez alkoholu można wszystko robić. Uwierzcie mi, ja mam godą na własnym przykładzie, a ja już te hektolitry tego, że wypiła, że wam powiem. I bez alkoholu można się tak samo zajebiście bawić. Oczywiście, że na początku jest trudno, że alkohol po prostu jest taką cholerną trucizną, że uwierzcie mi, odstawienie jedzenia i schudnięcie było dla mnie pipifaksem w porównaniu, jak odstawiałam alkohol. Alkohol tak cię opęto ci psychika, opęto ci wszystko. Jedzenie możesz zastąpić innym zdrowym jedzeniem. Alkoholu niczego nie zastąpisz. Więc działchy, picie weekendowe to jest weekendowy alkoholizm. No niestety, jeżeli się cieszysz na każdy weekend, że się napijesz, to już masz problem. To się już zacznie zastanawiać, bo u mnie się właśnie tak zaczęło. Ale w życiu bym sobie wtedy nie dała powiedzieć, że to jest problem, bo normalnie kurwa wszyscy piją na weekend, ja? To czemu niby ja nie mogę? Ale mi się przepaliły kabelki i ciebie się też mogą przepalić.
zostawić i potem to pójdzie ciągiem. I potem z weekendów zrobiło się raz w tygodniu, potem dwa razy w tygodniu, potem coraz to częściej. Moja kariera alkoholiczna nie była aż tak długo, ale była o kilka razy za dużo. Kilka razy za dużo dzieci widziały mnie pijano. I to po prostu, jeżeli ty widzisz, że ty nie masz kontroli, a ja taką matką być nie chciałam. Ja chciałam powiedzieć stop. I to, że ja teraz schudłam, to, że ja przestałam pić, ja pokazałam tym moim dzieciom, że w życiu możesz osiągnąć wszystko. Że nie ma rzeczy niemożliwych. I ciebie też dziocha próbuje to uświadomić. Jesteś w chujowym związku. Zrób pierwszy krok, zawalcz o siebie. Możesz chujowo robota, zacznij pracować. Oni godzą, że zmiany zajdą jutro czy pojutrze. Wszystko jest procesem. Abstynencja jest procesem. Odchudzanie jest procesem. Zmiana pracy jest procesem. Zmiana związku, czegokolwiek, jest wszystko procesem. Ale ty musisz stanąć i musisz sobie sama powiedzieć, wpływać na siebie. Ja chcę to i to. I do tego dążyć. Nawet jak to nie będą wielkie kroki. Dziennie małymi krokami. Dziennie zrób coś, co cię przybliży do twojego celu. Dziennie po trochu. I ja ci, pani Kowalsko, godzą, że dasz rady. Ja też kiedyś się czułam, że ja nie dam rady, a to było takie pierdolenie słabe usza, bo mi się nie chciało. Łatwiej jest wymagać od innych, ale od siebie nie, więc wymagaj od siebie. Stawię się na pierwszym miejscu, wynagradzaj się, ale wymagaj też od siebie, bo to jest kurwa twoje życie i tylko od ciebie zależy. Powtarzam to setki razy, ale ja się to w końcu uświadomiłam, że to jak ja wyglądam, to jak ja się czuję, to kajo je i co robię, zależy tylko i wyłącznie ode mnie. Oczywiście, że są jakieś bodźce zewnętrzne, rodzina, coś tamto, ale ty możesz siebie postawić na pierwszym miejscu. W miarę możliwości walcz o siebie, dziołcha. Dopij ta kawa tej pozytywnej energii i walcz. Zaczął się nowy, piękny, cudowny dzień. Wtorek czy środa, bo mi się pierdolą tutaj. Środa. Zacznij walczyć. Jeszcze mam koszyk prasowania. Jeszcze chciała jakiś pobiegać, a mnie coś... gardło mnie od wczoraj czy od przedwczoraj boli. Napiłaś się coś zimnego i na pewno przez to. Dziążki, ja kończę, bo ja się muszę dać do roboty, bo same się nie zrobi. Ale muszę się profesjonalny sprzęt kupić, wiecie? Ja się teraz tak rozwijam, ja się teraz tak robiam popularno, że po prostu niektórym to na pewno taki kij w oko jest. A dobrze wam tak, dobrze wam tak. I no czemu wy mnie możecie nie lubić, bo co bogodą co myśla? Powiedz co, jeku, są co myślisz. A może cię kto wysłuchał? Cudownego dnia, dziążki. I cieszę się, że ze mną jesteście. Cieszę się po prostu, że was tyle mnie ogląda, że mi tyle piszecie i piszcie, dziołchy, bo wiele z was się boi i mi pisze tak, nie musi mi pani odpisywać, bo wiem, że ma pani masę wiadomości. Dziołcha, jak ja znajdę chwilę, to ja każdej z was odpisza. I odpisza, prędzej czy później odpisza, to może trochę potrwać, ale ja odpisza. Więc dziołcha, jeżeli masz potrzeba, masz pytanie, chcesz się doradzić, to pisz, ja ci odpiszę. Cudownego dzionka!